szanowni, chciałem się zająć zadaniem, które było na naszej, w naszej lidze zadaniowej. To było zadanie dla hobbitów, a mnie się wydaje, że jest interesujące i możemy na nim poćwiczyć umiejętności, które wiążą się z rozwiązywaniem magicznych tabelek albo magicznych kwadratów, no bo to jest magiczny trójkąt. Tylko ja się muszę zmniejszyć, bo tu zajmuję miejsce. Dobrze. No więc podejdziemy do tego zadania, korzystając z tych reguł, o których mówiliśmy sobie już wcześniej przy okazji magicznych kwadratów i magicznych tabelek. Suma wszystkich liczb w tych wszystkich polach musi być równa 45, bo to jest suma liczb od 1 do 9. 9 razy 10 przez 2, ten słynny wzór, który Karl Gauss odkrył, jak będąc uczniem. No ale z tego, że suma liczb w każdym z boków wynosi 23, wynika, że suma liczb we wszystkich trzech bokach tego trójkąta jest większa, wynosi 69. I ta różnica 24 bierze się stąd, że dwukrotnie liczymy liczby w rogach, w wierzchołkach A, B i C. No to A plus B plus C równa się 24. A, jeszcze ważna uwaga, jak mamy takie zadanie i w treści jest napisane, żeby zastanowić się, jakie cyfry znajdują się na wierzchołkach całego trójkąta, to nie chodzi o to, żeby odpowiedzieć na to pytanie, moim zdaniem, tylko chodzi o to, żeby od tego zacząć analizę. No to skoro AB plus C to jest 24, to możemy skorzystać z faktu, że 24 to jest 3 razy 8 i zapisać to w taki sposób. No i to jest średnia arytmetyczna AB i C. I średnia arytmetyczna ma taką śmieszną własność, że jest mniejsza niż największa z tych liczb, a większa niż najmniejsza. One muszą być różne, dlatego że każda z nich może występować tylko raz wśród tych liczb. No to nie może być 3 ósemek, no to musi być, co najmniej jedna musi być większa niż średnia arytmetyczna, weźmy C, no ale większa od 8 może być tylko 9, więc tu musi być 8 plus 9 i wtedy tutaj wiadomo, że musi być 7. Więc ustaliliśmy w ten sposób, ile wynoszą te liczby w rogach. No i teraz to, co pozostaje do zrobienia, to jeszcze jest wyznaczenie liczb w środku, tak? No i w tym celu musimy się zastanowić, jakie mamy możliwości. No jeżeli na tym boku, na którym w wierzchołkach są, gdzie jest 9 i 8, do wypełnienia zostaje jeszcze 6, no bo 9 plus 8 jest 17, 23 minus 17 to jest 6. No i mamy dwie możliwości, albo taką, albo taką. No trzeciej nie mamy, bo 3 plus 3 nie może być, bo nie mogą się liczby powtarzać. Na drugim boku, na tym, różnica wynosi 8, znowu mamy tylko dwie możliwości, no bo 4 plus 4 nie wchodzi w grę. Na trzecim boku, na tym, mamy trzy możliwości. Albo 1 plus 6, albo 2 plus 5, albo 3 plus 4. No i teraz musimy dobrać do siebie te czwórki, tak żeby spełniony był warunek, że żadna z tych liczb nie powtarza się dwa razy. No więc jeżeli weźmiemy tą czwórkę, no to tej nie możemy wziąć, bo tu piątka by się powtarzała, czyli tą musimy wziąć. I do niej pasuje ta, trójki, czwórki tutaj nie ma. No, zwracam uwagę, że to, że ósemka się powtarza dwa razy, dziewiątka się powtarza dwa razy i siódemka się powtarza dwa razy, no to jest związane z tym, że 9, 8 i 7 są w wierzchołkach tego trójkąta. No i jest jeszcze druga opcja, którą możemy spróbować. W takim razie wystartujmy z tej. To tu będzie ta, bo ta być nie może, bo dwójka by się powtarzała. No a tu będzie ta, tak? Bo jedynki i szóstki nie ma ani tutaj, ani tutaj. No i to jest drugie rozwiązanie tego zadania, które także jest możliwe. No i oczywiście te liczby wewnątrz mogą tu być w dowolnej kolejności, prawda? Mamy więc dwa różne rozwiązania.